po spotkaniu Red Devils Piast Gliwice. Witam Rafał Franc, Franek, co u Ciebie? Wszystko dobrze? Dzień dobry, dzień dobry. Tak, no poza tym, że się starzeje, to wszystko jest jak najbardziej okej. To będziemy mieli za chwilę pytanie. Ciężko dzisiaj było na tym spotkaniu? Ciężko. No wiesz jak tu jest, no ta hala zawsze była ciężka i nic się nie zmieniło, także cieszymy się z tego zwycięstwa, bo też nam dzisiaj nie szło, a faktycznie no Twoi chłopcy dzisiaj nie oddawali nam tu zbyt wiele miejsca na boisku. Taki do pierwszego błędu meczu. Nie? No. Słuchaj, masz 7 tytułów mistrza Polski, tak? Chyba jesteś rekordzistą wśród zawodników, jeszcze nie jesteś taki stary, tak? Ale powiedz mi, który z tych 7 tytułów dla Ciebie był najważniejszy? Szczerze, każdy. Każdy smakował super i no wiadomo, że bardzo zależało mi na tym ostatnim, bo ci zawodnicy jak Andrzej Szłapa, jak Krzysztof Filipczak, jak Marzec, jak Świętej Pamięci Jasiek, to byli ludzie, którzy tych tytułów mieli po 5-6 i to są tacy zawodnicy, którzy, gdzie jak ja zaczynałem, to oni stanowili o sile ligi i zawsze marzyłem, żeby ich wyprzedzić, także to gdzieś tam było moje marzenie i fajnie, że się to gdzieś tam ziściło. Słuchaj, pełnisz też funkcję dyrektora sportowego, tak? I dzięki Tobie jest trener Rolando Duarte, między innymi w Pieście. W tej chwili jesteś grającym zawodnikiem, tak? Co dalej? Chcesz ciągnąć to jeszcze dalej w kolejny sezon? Jaki masz plan? Wiesz co, plan był taki, że no wiadomo, że Dominik Śmiałkowski miał wrócić szybciej trochę po kontuzji, gdzieś ta noga mu trochę dokucza i gdzieś tam byliśmy przy zespole, też mieliśmy swoje problemy na początku, może nie finansowe, ale wiadomo, że no nie mieliśmy aż tak dużego budżetu i musieliśmy gdzieś tam łatać pewne elementy, stąd też moja pomoc na boisku. Wiadomo, że też to trochę nie wygląda pewnie do końca profesjonalnie, że gdzieś ta funkcja jest mówiona, jako przedstawiana jako dyrektor sportowy, a też biegam gdzieś po boisku, bo pewnie to tak średnio wygląda, natomiast... To jest no, pierwszy raz chyba słyszę, że funkcję bo jest grający trener, to się zdarza, tak? Ale żeby dyrektor sportowy grający, to jest jakiś nowy. Pewnie trochę tak. No, ja miałem być na treningach, miałem być do pomocy, chciałem też pomagać Mateuszowi w rozwoju, Mrowcowi, gdzieś mi się trochę się to udało. No, to zobaczymy, co będzie. Natomiast kupę mam roboty organizacyjnej w klubie, mam duże zaufanie od zarządu i naprawdę mam tysiące innych rzeczy do roboty. Też ta moja forma jest trochę taka średnia i też nie jestem z tego zadowolony. Czy chcesz grać jeszcze jeden sezon? Chcę. No to super. Powiedz jeszcze takie pytanie związane z Twoją karierą. Czy czujesz się już spełniony? Czy to, że chcesz grać dalej, to znaczy, że jeszcze czegoś Ci brakuje? Nie jesteś w 100% zadowolony ze swojej przygody, Powiem kariery? Tak, nie wstydziłem się tego nigdy i różne pewnie są głosy na ten temat swojej wiary i myślę, że tak trochę na koniec. Dlaczego miałem ten problem? Zastanawiam się, w jaki sposób będę mógł skończyć, bo to jest moja pasja. Poświęciłem temu dużo czasu, że te pożegnanie, odejście będzie trudne. Natomiast to, że na samym końcu tej mojej przygody z piłką mogę pracować z takim trenerem jak Rolando Duarte, jest dla mnie najlepszym takim chyba Bożym prezentem, dlatego że to jest takie ziszczenie tego wszystkiego, co mnie w futsalu spotkało. Naprawdę nauczyłem się przez ostatnie półtora roku multum rzeczy, których się nie da opowiedzieć. Niezwykle doświadczonym trenerem. Tak, o ogromnym stażu, ogromnych sukcesach. Wiele rzeczy nas nauczył w przeciągu tego czasu i dlatego jestem blisko tego, bo też się cieszę. Też ta gra trochę inaczej moja wygląda i pewnie stąd też jestem trochę na boisku. Ale tak, czuję się spełniony. Ciężko będzie mi się rozstać, bo kocham futsal, kocham tą dyscyplinę, kocham to, co robiłem przez ostatnie lata i będzie mi ciężko, na pewno, tak. Widzę, że tu rodzi się zespół, który ma aspirację zdobyć tytuł kolejny mistrzostwa, znaczy tytuł mistrza Polski, tak? Między innymi dlatego chcesz tu zostać, gdyż widzisz perspektywy na ten ósmy kolejny rekord? Wiesz co, nie myślałem o tym w takim kontekście, natomiast na pewno tak, wiesz co, jest też na nas presja, nie? Ludzie teraz mówią o Piaście, bo Piast wygrywa, bo Piast to, Piast tamto, nie? Ale my mamy trochę inną politykę, my chcemy budować, jak sobie spojrzysz poza mną, starym dziadkiem i jeszcze Grochem, to w zespole mamy młodych ludzi, nie? Trochę mnie boli to, że znowu wymyśliliśmy w Polsce jakiś chory przepis pod tytułem, że mamy 10 ludzi na ławce, chyba że mamy 2 młodzieżowców, jesteśmy znowu ewenementem w Europie, nie? Mamy fajnych chłopaków jak Wilku czy jak Rabuś, którzy mogliby grać, mają po 22-23 lata, nawet nasi obcokrajowcy są młodzi i ten zespół będzie się budował, my się chcemy rozwijać, nie mamy presji, wiesz o co chodzi, że już musimy coś wygrać, bo inaczej będzie źle, bo coś, nie? Ja bym sobie życzył, żeby ten klub za 2-3 lata był stabilny w tym, co robi, nie? Bo tego gdzieś w tych Gliwicach nam brakowało i to jest moje marzenie, czy się uda, czy to się ziści, czy nasza prasa przyniesie efekty, zobaczymy, no ale takie mam marzenie. Chciałbym, żeby ten futsal był spokojny, żeby on się rozwijał, żebyśmy robili progres, żebyśmy dali trochę inną jakość, nie? To jest moje marzenie. I ostatnie pytanie, bo wspomniałeś też o Grochu, o Tobie, tak? O tych oldboyach, dinozaurach. Jakbyś miał możliwość zreanimować kogoś ze starych kolegów, z którym kiedyś grałeś w piłkę. Kogo byś chciał zobaczyć w drużynie Piasta
w przyszłym sezonie? Z tych, którzy już legend polskiego, ikon polskiego futsalu, który by chciał, żeby zagrał z tobą jeszcze ten jeden, być może ostatni sezon. Kurczę, wielu jest tych ludzi, Marcin. Świetny zawodnik Damian Wojtas na pewno by nam dużo pomógł. Bardzo mądry zawodnik, myślę, że w organizacji gry Orlando Duarte na pewno by nam dużo pomógł, nie? Grałem z wieloma świetnymi piłkarzami, Błażej. Ale jakbyś miał właśnie jednego, który tak byś widział swojego boku, żeby zawalczyć o ten ósmy krążek. Ciężkie pytanie, wiesz. Nie skazałbym jednej chyba osoby, bo za dużo było świetnych ludzi, wiesz, Darek Pieczyński, Daniel Lebedziński, Bartek Łeszyk, Krzysztof Kusia, no Bartek dwie drużyny zrobił. Kurde, no to byli niesamowici goście, nie? To jakość niesamowita i pewnie każdego, z którego bym z nich dzisiaj wziął, to byłby ogromna wartość do naszego zespołu. Okej, dziękuję za rozmowę, życzę ósmego medalu w przyszłym sezonie. Moim gościem był Rafał Franc, czyli popularny Franek. Dziękuję, dzięki Marcin.